Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Wiedźmina. W końcu udaje mi się nagrać drugi odcinek tego samego dnia, żeby już mieć na jutro. Udaje mi się powoli wyczołgać z tego pochorobowego spauzowania i słabego tempa, którego nie jestem wielkim fanem, ale... Ale w końcu nadszedł ten moment, tak więc jestem zadowolony. Dla zainteresowanych eksperymentuję ciągle z ustawieniami graficznymi. W tej chwili wywaliłem wszystkie ulepszacze typu DLSS, wywaliłem wszystkie RTX-y, po prostu gra jest w najwyższych możliwych detalach, bez żadnego sztucznego rozmywania i tak dalej, więc zabierzmy się za ratowanie Dudu. Jesteśmy Ciri w jej wspomnieniach, opowiada nam to Junior, tak więc zostawcie lajkę, jeżeli lubicie serię, ja wbijam na drabinę i lecimy przed siebie. Dzisiaj w komentarzach zdążyłem wyczytać bardzo smutną dla mnie informację. Powiedzieliście, że niestety bańka Quena została potężnie znerfiona w next genowej wersji Wiedźmina, więc nie jest już tak potężna, jak była poprzednio. No ale hej, to nie jest jakaś super wielka strata. Ostatecznie zawsze będę w stanie zresetować sobie punkty i po prostu to wszystko zrobić inaczej. Pokój z balkonem, co? Swoją drogą, jeżeli chodzi o mapę, znajdujemy się na Wyspie Świątynnej w Nowigradzie, tak więc nie jesteśmy w żadnej jego kryjówce, która by była tam w pobliżu Oxenfurtu. To się pewnie stanie dopiero później, kiedy go tam Radovid umieści, a na razie skradanko, schodzimy na balkon i wbijamy do środka. No zobaczmy, otwórz drzwi, Ciri. A teraz, mój przyjacielu Dodo, zamierzam zmienić narzędzie. To już mi się znudziło. Jesteś pierdolonym świrem, Junior. Mówił ci to ktoś? Dużo zyskuję przy bliższym poznaniu. O Jezus Maria, Junior naprawdę zasługuje na najgorszy możliwy dla niego los. Zamierzasz mnie komuś przedstawić? Ten ktoś się sam przedstawi. O, jesteś. To miło. Albowiem czekałem na ciebie. Oho, będziemy się potykać w takim razie, co? Zobaczymy, jak dobrze mi to pójdzie. Nie, to jest Cyprian Willey? Tak się nazywa Junior tak naprawdę? Stosowanie specjalnych zdolności obniża ilość energii, jeżeli zaatakujesz przeciwniku, poziom energii wzrośnie. O, okej, dobra. Specjalna zdolność, co? Mignięcie, przytrzymaj RT. A takie mignięcie, o dobra, pamiętam, co to jest. Jesus. Dobra, rozumiem. Musimy się tylko na nim najlepiej zablokować. Oło! Unikać jej ataków w miarę możliwości, ale mamy już energię. O! I cyk. Musimy naładować tylko obszar, na którym za chwileczkę wykonamy atak 1000 ostrzy. Dosłownie jakby był wyciągnięty prosto z anime. On niestety dobrze się broni, ale to jest żadne wyzwanie dla mnie. Panie Cyprianie. Dziękuję bardzo. No tak, mignięcie. Cudowna umiejętność. Już, git, uspokoiłeś się? Mam nadzieję. Ja ciągle chodzę z zatkanymi uszami. Nadal to przeziębienie jeszcze wpływa na mnie w sposób akustyczny. Denerwuje mnie to strasznie. Idą. Dudu, słuchaj. Zrobimy to tak. Zamień się w komodę. Zapierdolcie dziwkę! O! Oczywiście, że zmienił się w juniora. Zmienia się w juniora, wydaje rozkazy, ucieka, a my jakoś sobie poradzimy. Ale Ciri, jaka w ogóle równa dziołcha, ratuje przyjaciela. Idealny plan. Tylko mam nadzieję, że Junior, z którym my w tej chwili tam rozmawiamy i działamy, to nie jest jakby... To nie jest Dudu, ale nie, to chyba nie tak. Nie tak to wygląda. Woohoo! Lecimy, migamy. Jeden za drugim, za trzecim. Let's go. Dobra, to teraz trochę unikania, trochę ciachania. Ten już tutaj zaraz się będzie chciał zamachnąć, ale nie damy mu wielkich szans na to. Bye bye! Oła! Czemu moje mignięcie było takie dziwnie powolne? Dobra, człowieku skurwiela juniora. Naprawdę, twój tytuł od razu pokazuje, jaką jesteś osobą. Nic nieznaczącą, słabą. Do załatwienia, oła! Dobra, spróbujmy sobie pomigać pomiędzy nimi. Tniemy tego, tamtego, siamtego, ojojoj. Dobra, okej. Okay. Dużo unikania, trochę ciachania, ale więcej unikania tak naprawdę. Musimy bardziej polegać na naszym mignięciu, ponieważ to będzie zdecydowanie skuteczniejsze niż jakakolwiek walka. Co prawda prawdopodobnie zwracamy na siebie uwagę dzikiego gonu, robiąc takie cuda tutaj, ale damy radę. Poprzednio jak grałem w tego Wiedźmina, to straszliwe miałem problemy w walce z tymi przeciwnikami, ale głównie dlatego, że sobie na za dużo pozwalałem, tak więc teraz po prostu protokół nie pozwalania sobie na za dużo i będzie git. Gotowe, dziękuję bardzo. To jeszcze piętro niżej. Może taki szybki zapis tutaj by się przydał na wszelki wypadek, jakby zaraz miało mi się tutaj coś, wiecie, pokićkać. Jo, dobra, nie wiem ilu teraz ciachnę, ale chyba weszli w zakres tego. Dobra, jest git. Śmierć za śmierć? Ale kto tutaj? Przecież nikt nie umarł, byku.
O co ci chodzi? To, że jakieś tam skarby były kradzione? Bez przesady. No dobra, fair, zabijam im kolegów. Nie, jakoś tak, powiem wam, mordowanie stało się dla mnie taką codziennością, że nawet nie budzi się we mnie takie poczucie, cholera, czy ja robię coś, czego nie powinienem robić? Nie. No takie już jest moje życie, co ja poradzę. Największy minus tego migania, oła, migania Ciri jest taki, że nie jest jakby niezawodne, ale udało się. Dobra, ci pokonani, wychodzimy, szybko, szybko, szybko. No i co, udało się, bezproblemowo. I wracamy do Geralta. Nadal człowiek ogór. A Dudu? Co się z nim stało? Nie wiem, kurwa. Zniknął. Jak kamień w wodę. Co się potem stało z dziewczyną? Chuj ją wie. Któryś z chłopaków zranił ją w plecy. Ale ona żyje, przysięgam. Masz jeszcze coś do powiedzenia? Powiedziałem ci wszystko, co wiem. Wszystko! Skrzywdziłeś dziewczynę, której szukam, i torturowałeś jej przyjaciela. Napadła na mnie. Musiałem się bronić. Ach, ja pierdolę. Błagam cię. Ja już dostałem za swoje, oszczędź, proszę. Właśnie widząc to, ten cały entourage juniora w jego pokoju, przypomniałem sobie, że zapomniałem zablurować tego wszystkiego w poprzednim odcinku. Ale będzie git. Mam w ogóle tutaj ciekawą rozkminę. Pamiętam dokładnie, jak się różni jeden z dwóch... Znaczy, jak się różnią te losy, które możemy juniorowi zaprezentować. I wiem jedno. Zabicie go, to jest tak naprawdę dać... łaska dla niego, ponieważ będzie miał łatwe wyjście z trudnej sytuacji, nie będzie musiał się niczym przyjmować, ale mamy drugą opcję, która skrzywdzi go bardziej niż cokolwiek innego. Pozwolimy mu żyć, aczkolwiek ja z ukrytych źródeł i mojego wcześniejszego doświadczenia wiem, że mimo iż zabicie go tu i teraz, za to wszystko co robi i wszystko co widzimy dookoła, brzmi jak fantastyczny pomysł, ale... gorsze dla niego będzie, jeżeli pozwolimy mu żyć, ponieważ stoczy się na samotno i będzie wegetował na ulicy, tak więc nie, nie pobrudzę się nim. Nie jestem katem. Dzięki ci, odwdzięczę się, to moje miasto i... Milcz. Wiesz co, zastanawiam się, co powiedzą twoi przyjaciele z Wielkiej Czwórki, gdy dotrze do nich, że pracujesz dla Radovida. Ej, zaczekaj! Co ty mówisz? Poczekaj! Nie będą zadowoleni. Oj, nie, nie będą. Ej, dziękuję bardzo. Problem rozwiązany w sposób optymalny. Wynośmy się już stąd, mimo iż mi szkoda tych wszystkich kobiet, które sobie tutaj kazał sprowadzać, potem wykorzystywał, mordował i torturował dla własnej przyjemności. No to niestety im już nie pomogę, a siedzenie tutaj i obserwowanie wiele nic nie zmieni. Wiele nic nie zmieni? To nic nie zmieni, kompletnie nic nie zmieni, dlatego wynosimy się stąd. Niech żyje sztuka, oto nasze nowe zadanie. O Boże, to ludzie Radovida, oczywiście. Skoro już załatwiłeś swoje sprawy, czas się odwdzięczyć. Radovid nie lubi czekać, co? Nie lubi. Pójdziesz z nami. Czego chcecie, chłopaki? Czego chcecie? Zamieniam się w słuch. Okręt jego królewskiej mości Oxenfurt Tretogor. Perła redańskiej floty. Dzisiaj już wycofany ze służby. Ładny statek. Zanim wprowadzę cię na pokład, zostawisz tutaj broń. Za mną. Dobra, niech wam będzie. No cóż, czyli rozumiem, że wycofany ze służby to teraz działa tylko i wyłącznie jako swoista restauracja. Tak jak wszystkie barki na Wiśle. W spontanicznym akcie patriotyzmu? Włóczęga bez domu nie zrozumie, czym jest miłość do ojczyzny. Ziomeczku, ale ja bardzo dobrze wiem, gdzie jest mój dom i założę się, że będę w stanie więcej zdziałać w obronie mojego, niż ty w obronie swojego, żołdoku. Dobra, czas znowu z szalonym szachmistrzem tutaj przeprowadzić dialog. Żaden nie jest łatwy. Jesteś. Czego ode mnie oczekujesz, król? Nigdy nie lubiłeś owijania w bawełnę. Chcę, żebyś znalazł dla mnie Filipę Eilhart. No tak. Swego czasu kazałem wyłupić jej oczy, ale ślepota zdaje się jej nie przeszkadzać. Jest wiedźmą, jakoś mnie to nie dziwi. Eilhart przybywa w ukryciu na wschód od Oxenfurtu. Wejście do schronienia obłożyła czarami, więc dostanie się do środka jest problematyczne. Wierzę, że tobie się uda. Przyprowadź mi ją. Żywą.
Filipa Eilhart. Czego ona tu szuka? Podejrzewam, że próbuje dotrzeć do dawnych przyjaciółek i odbudować loże. Być może chce się na mnie zemścić. Pani Eilhart jest bardzo wytrwała. Czasami wspominam lekcje, których mi udzielała, gdy byłem dzieckiem. Pamiętam jej nauki. Pamiętam kary, które wymierzała. W swoim okrucieństwie zawsze była subtelna i cierpliwa. Wyłupiłem jej oczy, ale nadal jest bardzo niebezpieczna, więc miej się na baczności. Ha. Czarodzieje poradzą sobie lepiej, zastanowię się nad tym. Skoro Filipa ukrywa się korzystając z magii, powinieneś posłać za nią czarodziejów. Zgodziłem się na odbudowanie kapituły i co mi z tego przyszło? Czarodzieje przy moim boku to miernoty i tchórze. Gdzie im do takich osobowości jak Eilhart, Lozentil czy Merigold? Masz do dyspozycji łowców czarownic. Ty jesteś najlepszym łowcą czarownic. Dowiodłeś tego w przeszłości. Nie, ja jestem łowcą łowców czarownic. Dan Carville i Filipy Eilhart. Chcę, żebyś dokończył, co zacząłeś. Udaj się w góry i przyprowadź do mnie Filipę Eilhart. Wydaje mi się, że pamiętam, gdzie jest Filipa Eilhart i coś mi się wydaje, że tego to się Radowid nie spodziewa. No ale okej, dobra, wtryniłem się w jakąś przysługę dla niego w zamian za informacje, ale przynajmniej dzięki temu wszystkiemu mamy jakieś informacje, które były nam potrzebne. Gdzie jest moja broń? Masz tu swoją broń. Okej. W życiu nie widziałem stali. Musi być niezawodna. To zawsze kwestia ręki, nie stali. Mieczy wykonał dla mnie jakiś random z Oxenfurtu, którego imienia nawet nie pamiętam. To prawda, wykonawczyni mojej broni, czy tam wykonawcy, też nie pamiętam, ale przynajmniej wiem, że Hattori będzie moim dobrym kumplem za jakiś czas. Dobra, po pierwsze, tutaj widzę gdzieś na piętrze mogę sobie wzmocnić broń, ale gdzie one się w ogóle znajdują? Halo? Gdzie tutaj? A nie, o, tutaj widzicie jakiś skamys. A nie, to te roślinki mi u góry pokazują, a nie to ostrzenie, nie ostrzenie. No dobra. Przedmioty wzmocnione, to tamto fantastycznie, a zbroja też wzmocniona. Dziękuję. No dobra. Niewiele w takim razie mamy teraz rzeczy do roboty, ale widzisz, mogę tutaj sprzedać zbroję. Mam sporo rzeczy, których chciałbym się pozbyć. Mam nadzieję, że będzie ten kowal tutaj gdzieś. Będzie. Dzień dobry, panie. No, płatne. Tak. Przewijam to wszystko. Mam nadzieję, że cały czas mówimy o płatnych. O cholera. Jakiś ciekawy dialog chyba przewinąłem. Nieważne. Pokaż mi towary. Pozbędziemy się wszystkiego, czego chce się pozbyć, a trochę tego mamy, jakieś takie gówniane rękawice. Oprócz tych unikalnych, bo jest, tego co mówiliście, dobrze jest rozkładać. Koszule też są cenne, bo są potrzebne do robienia nowych zbroi, więc tego nie chcę tykać. A w tej chwili zabierzemy się za zadanie, którego ostatecznym celem jest wykonanie lepszej zbroi. Więc wyjdźmy już od niego, nie będę mu sprzedawał tych mieczy zgodnie z waszymi poradami, że kowal mi więcej za nie da. Plus i tak nic nie ważą, mam nieskończone wymiary do przechowywania przedmiotów w moich kieszeniach i plecaku. Tak więc lecimy do Wilczego Dołu. Mamy 15 level, czyli zalecany do wykonania nowego zadania, które zostało dodane w ramach next-genowego patcha. Jak wiele złego by ten next-gen za sobą nie niósł, jeżeli chodzi o performance, zmiany w balansie i różne różnorakie tutaj problemy, tak to nowe zadanie to jest coś, co musimy obczaić. Tak więc mamy drzewo, Boże, drzewo. Popatrzyłem na drzewo, powiedziałem drzewo. Mamy sytuację wyjątkową, dlatego to jest też wyjątkowy odcinek. Dopiero po 30 odcinkach do tego doszło. No ale cóż, trudno. Różnie bywa w toku dobierania sobie misji do wykonania. Wpadłem na to zadanie, kiedy sobie robiłem pytajniki i oczywiście od razu zauważyłem, że coś mi nie pasuje. Nie kojarzę tego zadania, wydaje się być jakieś zbyt konkretne, plus miałem wrażenie, że coś mi w nagrywanych dialogach nie pasuje i okazuje się, miałem rację, ponieważ to zadanie zostało zrobione na nowo, dlatego też, nie wiem, na lepszych mikrofonach nagrywali, lepiej zmasterowali. Tak więc uwaga, Rozenek, który po raz kolejny wciela się w rolę Geralta na świeżo. Oto on te dialogi nie, chyba. Nie, podchodź! Nie umiem walczyć, pomocy! Spokojnie. Nie mam w zwyczaju zabijać kapłanów w potrzebie. Brzmi trochę inaczej, nie? Ale ja jestem diakonem! Już od 2 miesięcy. Nie godzi się napadać na diakona na jego pierwszej misji. Zaraz. Twoje oczy, żółty pigment i te źrenice... O, czytałem o tym! Jesteś wiedźminem! Kot domowy i zaskroniec odpadają, więc na to by wychodziło. Właściwie źrenice zaskrońca są okrągłe, choć... O Boże. Znaczy się... Rudy garnkowy cwaniaczek. Będzie zaraza. Jeśli wyważą bramę, wypuszczą to na zewnątrz. Co wypuszczą? Ha.
Jak trwoga, to do Wiedźmina, co? Wydawało mi się, że wasz kościół nie przepada za mutantami. To powszechny błąd. Dyskutowałem o tym z wykładowcą. Każdy jest zdolny do czynienia dobra. Genetyka nie ma tu nic do rzeczy. Proszę, jaki progresowy kapłan. Na pewno jesteś kapłanem Wiecznego Ognia? Chyba sobie źle religię wybrał. Jeden z was próbował mnie ostatnio zabić, bo odkryłem jego udział w handlu Fistechem. Tutaj, niedaleko. Dlaczego miałbym teraz zaufać tobie? To bardzo przykra wiadomość. Będę się modlił o nawrócenie takich jak on. Nawet słudzy kościoła popełniają czasem błędy. Nawet, no tak. Widzę, że trafiłem na mistrza niedopowiedzeń. Wzory cnot. Cnót raczej. Dobra, po kolei. Czemu uważasz, że Wiedźmin będzie umiał pomóc ci z zarazą? Poprawka z jej źródłem. W Diablim Dole, tej kopalni, prowadziliśmy od wieków miejsce odosobnienia nieuleczalnie chorych ofiar epidemii. Wow. Zdaje się, że słowo, którego szukasz, to umieralnia. Fantastyczne źródło śmierci. Nie jestem tego dumny, ale jak inaczej walczyć z czerwoną śmiercią? Tak łatwo się przenosi i nawet dziś bywamy bezradni. Ha, skazujecie ludzi na koszmarną śmierć, nie mieliście wyboru. No będę kompletnie szczery, jeżeli są ludzie, którzy mogą roznieść śmiertelną chorobę, to trzeba ich jakoś odizolować. Fakt, że nie da się jej wyleczyć, już troszeczkę wykracza poza to, czy umieszczamy ich w jakimś jednym miejscu, czy nie. Powiedziałbym, że nie mieli wyboru, no. Ta wasza metoda jest parszywa, ale rozsądna, niestety. A, teraz to nieistotne. W czym konkretnie mam ci pomóc? Solna jaskinia w głębi kopalni jest nawiedzona. Według starych akt ktoś, coś tam jest. Duch, z którego lęgła się zaraza. Nocą słychać szepty w ciemności. Banda dezerterów wymordowała niedawno chorych i zajęła diabli dół. Wow. Wysłano nas, żebyśmy namówili ich do odejścia, bo jeśli ktoś wyważy bramę do podziemi... Będziemy mieli tu nie jedną, a dwie Katriony. Niech zgadnę. Dezerterzy nie przejęli się ostrzeżeniem. No dokładnie. Zaatakowali moich ludzi. I tylko mnie udało się uciec. Musisz mi pomóc. Zapłacę, jeśli pozbędziesz się dezerterów. I tego ducha. No mam nadzieję, że kościół ma jakiś budżet. Jeśli to robota dla Wiedźmina... Będę potrzebował więcej informacji. Od jak dawna ten duch siedzi w kopalni? Ktoś go w ogóle widział? Pokazano mi tylko część akt. Jeszcze nie ta ranga, rozumiesz? Czytałem, że pojawił się tutaj długo po sprowadzeniu ofiar pierwszej epidemii. Kościół podjął jakąś próbę pozbycia się ducha, ale... No... Sam chciałbym wiedzieć, jak się skończyło. No, pojebały się rytuały i go wzmocnili. Podobno nasi podopieczni mówili ostatnio, że duch szepcze po nocach, przyzywa ludzi do siebie, jakby błagał o litość. Straszne, nie? To wszystko, co wiem. Ha. Ile mi dasz za to pieniędzy? Skoro stawka jest tak wysoka, możemy się potargować. No... Jeśli nie zażądasz więcej, niż mam przy sobie. To ja się zajmę duchem, a ty robisz szybką przebieżkę z powrotem. Spróbujmy 15. Zgoda. Będę musiał dołożyć... 200 plus 15, to naprawdę nie jest aż taki wzrost nagrody, typie. No dobra. Niech będzie. Zajmę się tym. I lepiej dla ciebie, żebyś naprawdę czekał tu na mnie z pieniędzmi. Oczywiście. W tej sytuacji nie mógłbym ich wydać lepiej. A, i weź ten klucz. Otworzysz nim bramę do kopalni. Niech Wieczny Ogień wskaże ci drogę. A czyli rozumiem, że to nie tak, że nie można wskaże. Otworzyć bramy, byleby zrobił to ktoś, kto jest świadom jej zawartości. Znaczy zawartości kopalni, do której jest ta brama.
No dobra, w cieniu wiecznego ognia się zadanie nazywa i mamy 15 level, zgodnie z tym, co wcześniej było sprawdzane. No dobra, no to chodźmy w takim razie, co nas tutaj będzie czekać? Martwi ludzie, wszędzie dookoła. Obadajmy ich. Obstawa kapłana, rany cięte, pewnie od mieczy dezerterów. Czuję, że trochę inny jest głos tutaj pana Rozenka, dubbingującego Geralta. No dobra, dezerterzy, nie wiem, jacy z was są pajace, żeby napaść na miejsce, gdzie byli składowani chorzy ludzie w trakcie epidemii, naprawdę. Pół mózgiem trzeba być, żeby uznać to za dobry plan. No ale trudno, stało się i nic już tego nie cofnie. A więc teraz muszę sprzątać wasze gówno. Dobra, hucho, ja ci dam hucha. Ja na twoje hucha odpowiadam moim hahaha. O Jezus Maria, dobra, nie chciałem aż tak bardzo tutaj wszystkie opalić. No dobra, panie dezerterze, gdzie tam jesteś? Strzał z kuszy? A, nie trafiłem! Dobra, płońcie. Mamy tutaj jakieś interesujące rzeczy, które mógłbym przeszukać, sprawdzić, jakby było... Pisaliście mi wy w komentarzach, żebym uważnie czytał notatki, które się tutaj znajdują, ponieważ one zdradzą mi, jak rozwiązać całe to zadanie. Prawdopodobnie będą to jakieś informacje o samym duchu, o tym, co się tutaj zalęgło. Jakby co jedno za sobą niesie. Oj, dezerterze. Raz, dwa, trzy. Psi synu. Ja ci dam mnie psi synem nazwać. Jestem kocią mamą! Dobra, dziękuję, do widzenia. Niewiele już tutaj zostało chyba tych deterterów, tak więc chodźmy się zająć po prostu wszystkimi. To twój zły dzień. Oj, oczywiście, że to jego zły dzień. Bye. No, tyle wam wyszło z napadania na umieralnie. Przykro mi, chłopaki, bardzo słaby pomysł, bardzo słaby pomysł. Całe te wszystkie paczki nie będą miały nic ciekawego w sobie, dlatego nie będę marnował czasu na przeszukiwanie wszystkich. Ale wiecie, mam od razu w głowie, że o cholera, te notatki tutaj, o których mówili... A tu świnka jest! Hej, świnko! Jedna świnia leży na drugiej. Każda ma inny kolor. Proszę, jak się życie układa. Dobra, połaźmy dookoła, poszukajmy jakiejś potencjalnej informacji. Chodzę na wiedźmińskich zmysłach, żeby nie przeoczyć żadnej rzeczy, która pomogłaby się mi dowiedzieć czegoś więcej o całej tej sytuacji. Ha, ale na razie nic takiego konkretnego tutaj nie widzę. Wróćmy na ścieżkę, na której przed chwilą mordowaliśmy. Może tutaj będzie coś więcej. Patrzę też za skrzyniami. Beczki, jakieś takie paczki związane. Tam nigdy nie ma niczego ciekawego, ale skrzynie! W skrzyniach to jest już prawdziwe lucisko. Do góry. A tutaj to chyba byłem zresztą przed chwilą. A może nie? Nic konkretnego tutaj nie widzę. Dobra, przed siebie zatem. Co znajdziemy tutaj? I chyba musimy zejść tak naprawdę na dół. Przy nich nic nie ma. Dobra. Zapewne dopiero po wejściu do kopalni zacznie się tak naprawdę prawdziwa zabawa. Tutaj mamy skrzynię. Dzień dobry. Czarcia purchawa, rycerskie rękawice, gwoździe, ruda żelaza. Nic interesującego! Ten znaczek to był oczywiście ukryty skarb, który tutaj gdzieś się... gdzieś był niby broniony przez dezerterów, chociaż zbytnio broniony nie był. No dobra, idziemy. Dziwne słowa runiczne nad drzwiami. Domyślam się, że większość dochodzenia będzie w środku, więc let's go. Co my tutaj odkryjemy w takim razie? Czym jest duch wewnątrz kopalni? Wszystko rozpieprzone. Dawaj mi latarnię. Niech mi da tutaj trochę światła. Może coś się tutaj zlokalizuje ciekawego. Proszę. Jakieś magiczne dokumenty, czy mi się wydaje? Podnieś. Notatka Reinalda do O. Jeśli to czytasz, uważaj na postacie w korytarzach. Na początku brałem je za ducha zarazy, ale zachowywały się raczej jak ludzie w transie. Rodzaj upiorów, widm, może powidoki energii cierpienia. Tak silnej, że utrwaliła się w wizualnej formie. Czymkolwiek są, nie próbowały zrobić mi krzywdy, ale lepiej miej się na baczności. Groźniejsze są te z gwoździami. Zabiłem jednego, gdy się na mnie rzucił. W pierwszej chwili myślałem, że to ghoul, ale narządy wewnętrzne były w 100% ludzkie, choć silnie uszkodzone przez gorączkę krwotoczną. Jakim cudem nadal żył? Podejrzewam, że coś wyniknęło w jego ciało, zdeformowało je, z jakiegoś powodu odeszło. Na wszelki wypadek pobrałem próbki, mistrzowie powinni rzucić na to okiem, może właśnie odkryłem nowy rodzaj potwora, ciekawy jestem twojej opinii. Reinald, PS, sprawdziła się hipoteza mistrza Algera. Gdy wtarłem w podłoże odrobinę soli, widmo nic sobie z tego nie zrobiło. Dopiero gdy usypałem wokół niego pełny krąg, nie potrafiło się z niego wydostać. Wydaje się, że duchy muszą zostać otoczone szczelną barierą, żeby metoda działała. Okej. Czyli niby duchy, niby coś ala, powiedzmy, zombie, tak jakby opanowywały delikwenta, a potem odchodziła, ale on zostaje nadal odmieniony. Mała ilość soli nie działa, ale znowuż obtoczenie go solą już daje lepsze efekty.
Intrygujące. Co się tutaj tak w ogóle śmieci? A coś tu jeszcze jest. Glif Irden, większy na dodatek. Dobra, uwaga, momento. O mój Boże, czasami potrzeba pójścia do toalety naprawdę potrafi zachmurzyć całe moje myślenie. Kontynuujmy eksplorowanie tej jaskini w takim razie. Dowiedzieliśmy się już czegoś na temat tego, co zamieszkuje tę jaskinię. Tutaj mamy kolejną notatkę. Do O. Jeśli to czytasz, znaczy, że znalazłeś moją wiadomość w skrytce pod Nowigradem, tak jak się umawialiśmy. What? Pewnie ucieszy cię, że zapytam. I kto miał rację? Ty miałeś rację. Już, napisałem to. Drugi raz tego ode mnie nie usłyszysz, więc delektuj się ile wlezie. Powinienem był na ciebie zaczekać, ale zlecenie wyglądało na łatwe. Zawsze się tak zaczyna, co? Pierwszy list Reynalda. Wyglądało na łatwe. Chyba jestem chory. Tak, wiem. To niemożliwe. Ale jak inaczej wyjaśnić gorączkę i chwilowe zaniki świadomości? Z dwojga złego lepiej, żebym okazał się jakimś słabowitym wyjątkiem, bo moja teoria numer 2 nie jest zbyt optymistyczna. Na wszelki wypadek przygotowałem ci jednak parę wskazówek, gdyby się sprawdziła i gdyby coś, przepraszam, mi nie wyszło. Oznaczyłem miejsca naszym symbolem. Będziesz widział, gdy je zobaczysz. Na razie będziesz wiedział. Na razie uważę tę moją miksturę w stylu filtra Petriego. Co prawda brakuje mi jaskółczego ziela, ale spróbuję poszukać go na łąkach wokół dołu albo zastąpić sztynaćcami. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, nie przeczytasz tego listu. Jeśli pójdzie źle, a nie pójdzie, schowam dla ciebie przepis i ingrediencje. Na wszelki wypadek, bo przecież nie będziesz musiał tego czytać, Reynald. Okej, okay, filtr Petriego, co? Filtr Petriego chyba usuwa toksyczność. Wiadomość? Tutaj? Mikstura z jaskółczym zielem. Poszukam miejsc, o których napisał. Oh boy. Uwaga. Brzmi całkiem szczerze. Robi się intrygująco. Ale równie dobrze może to być pułapka. Trudno rzec. Zobaczmy ten filtr Petriego. Wydaje mi się, że mam taki eliksir już gotowy, ale pewien nie jestem. Puszczyk, grom, biały miód, zamieć, kot, nie mam. A mam ten filtr Petriego? Ulepszony filtr Petriego, czyli chyba mam w takim razie? Wait a minute, to powinienem mieć taki niebieski, ale nie widzę. A, nie. A przecież to jest ten na znaki. Okej, okay, dobra, zapomniałem kompletnie. Zatrucie eliksirami, czas trwania, moc znaków. No dobra, to w takim razie chyba naprawdę musimy tutaj bardziej eksplorować, używając mojego zmysłu wiedźmińskiego, żeby zobaczyć wszystko, co jest do zobaczenia. Intrygujące to zadanie zaczyna się robić. Medalion zadrżał. Rozejrzyjmy się. Oczywiście, że mamy tutaj w końcu do znalezienia chyba jakieś armory wiedźmińskie. Znak szkoły wilka. Stary. I to bardzo. Ha, 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 ha. Dobra, co takiego tu znajdziemy? Zaschnięta. Pewnie po gorączce krwotocznej. Ja pierdyle! Jakieś tutaj zawirowania normalnie geometryczne się znajdują. No dobra. Kaganek Kairi bardzo się tu przyda. Oj, przyda się, przyda. Nie, nie tędy. Nie znajdziesz mnie tam. Kojarzę ten głos, oczywiście, że kojarzę ten głos. Tutaj jakiś olej, nie olej, kolejne resztki. Dobra, kaganek Kairi jest mi potrzebny, tak więc czas go wyekwipować. Gdzie on się dokładnie znajdował? W fabularnych przedmiotach chyba? Magiczny kaganek. Zamiast tego, mojej lampy. No dobra, poświecimy zatem na zielono. Rozumiem, że jakiś wiedźmin tutaj badania jakieś przeprowadzał tego miejsca całego. Aha. No chłopo siedzi w miejscu i kaszle. Coś innego tu jest do zobaczenia? Ktoś tutaj wygląda jakby... Nie, bawi się nożem po prostu przy stoliku, co? Ten tutaj dogorewa. No to wygląda po prostu jak losy ludzi, którzy byli tutaj zamknięci i skazani na śmierć. Jeden kaszle, drugi nie wie, co ze sobą robić. Tu mogę coś podnieść, podnieść. Kolejna notatka, co? Nie. Tego nie zbadam, ale kości? Te szkielety emanują jakąś złą energią. Może za sprawą ducha. No bardzo duchowe dochodzenie nas tutaj czeka. Ale nie widzę tutaj niczego bardziej interesującego. W sensie te duchy nie przedstawiają mi żadnej konkretnej historii. Więc po prostu progresujmy. Widziałem tutaj, że mogę jakby z... O! O kurwa, dobra. Marnowałeś tylko czas. Słyszę tutaj mega dużo dziwnych odgłosów. I nie jestem pewien, czy powinienem się tym przejmować, czy nie. Dobra, schowajmy kaganek. Mamy tutaj wystarczająco światła od, nie wiem, lamp, które są co jakiś czas rozłożone. Nie podoba mi się tajemniczy, dusi głos, który mnie kusi, żebym zszedł na dół. Coś czuję, że może się to dla mnie źle skończyć. No ale jesteśmy wiedźminem Geraltem. Nie ma rzeczy, których byśmy się bali, dlatego progresujmy. Aż się boję, aż normalny sobie quick save'a tutaj zrobię. Tak na wszelki. Filtr Petriego mamy.
Tak więc może w miarę dobrze skończymy. Prawym korytarzem. Tylko wtedy mnie znajdziesz. Okej, tajemniczy głos ewidentnie chce, żebyśmy szli w bardzo konkretnym kierunku. Jezus Maria, dobra, beczka się baguje. Myślałem, co to za popieprzone odgłosy. Jedna z istot, o których pisał Reynald. O Jezus Maria, przerażająco to wygląda. Wyglądało, jakby go zżerało jakieś robactwo, a dopiero potem eksplodował. Kolejny znak. Drogowskaz. Jak ta beczka eksploduje, kiedy mnie dotknie. A, nie zdążyła mnie dotknąć, okej. Okay. Podnieś. Większy glif Irdy. No właśnie, zastanawiam się cały czas, co tak daje te łuny światła. Nie wiem, czy powinienem słuchać tego ducha, czy nie powinienem. Mam wrażenie, że on niekoniecznie chce dla mnie dobrze. Jesus! Przerażające te stworzenia są. Autentycznie jakbym grał w inną grę. No dobra, jolo. Idziemy dalej w tę stronę. Znaki wiedźmińskie wskazują mi ten kierunek. Tak więc na razie kieruję się tutaj. Boję się, że podejmuję złą decyzję. Dobra, trzeci list. Usiadłem na chwilę, kapłani nie otwierają, a ja już prawie nie mam siły. Pali mnie w środku i nie pamiętam, co robiłem przez ostatnią godzinę? Dzień? No i jestem tu, w tej ciemności i nawiedzają mnie głupie myśli, od których nie ma mnie kto oderwać. Pamiętasz, jak uczyliśmy się polować na gule? Ludzie w tej wsi wierzyli, że trupojady to ciała zmarłych ożywione przez złe moce. Chciałem zapytać cię, co będzie, jeśli mi się nie uda i nagle zdaję sobie sprawę, że nie pamiętam twojego imienia. Osmund, prawda? Osmund. Osmund, 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 Osmund. Teraz to oczywiste. Ale przed chwilą była we mnie tylko ciemność bez wspomnień. Boję się, że nigdy stąd nie wyjdę. Ciekawe. No wygląda, jakby po prostu raz za razem popatał coraz bardziej w szaleństwo. Czy tam jest ktoś zamurowany z drugiej strony? No dowiemy się tylko w jeden sposób. Rozdupcając ścianę! Halo? O Boże. Krew, kości i zaschnięty śluz. O Jezus. Szczątki ofiar czerwonej śmierci. A zdecydowanie zakopywali tutaj po prostu zmarłych, a potem ich zamurowali jeszcze. Piękny koniec. Ściany zryte śladami paznokci. Chorzy próbowali się wydostać. O, przerażająca historia tego, co się działo w tej kopalni, zdecydowanie. To możemy zejść na dół, potencjalnie iść jeszcze głębiej tym korytarzem. Tam widzę chyba kolejny znak wilczy. No dobra, trudno, progresujmy w takim razie. Lampa, nie lampa, pochodnia, nie pochodnia. Spróbujmy pójść dalej, za tymi znakami. Nie wiem, jak to się dla mnie skończy. Nasi tu byli. Ale mam taką trochę nadzieję, że podążanie za znakami szkoły wilka będzie dla mnie lepsze niż podążanie za kuszącym, erotycznie wręcz podniecającym głosem ducha. Kolejne stworzenie się znajduje. Dotknij? Nie wygląda to dobrze. Kim jesteś? Geralt to zero strachów sobie ma. Jesus! Ma jakąś rękę na sobie zawieszoną. What the fuck? Co to jest? Okej. Okay. Cały był podrapany, jakby wychłostany. Kawałki jego ciała były oderwane wręcz od niego. Przerażające. Jakieś ślady tutaj? Nie, śladów zero. Dobra, przebadajmy to. I znowu ślady krwi. Mało które zadanie w Wiedźminie jest tak creepy jak to. Zwiedzanie tej kopalni całkiem potężnych emocji jak na razie dostarcza. Sproszkowana perła, tutaj kolejne kości, nie widzę tutaj żadnych duchów, które byłyby gotowe mi coś powiedzieć. Chociaż mam wrażenie, nie no, pokazuje mi miejsca, w których ja mogę te duchy oglądać. Dobra, progresujmy. Uwolnij mnie, błagaj! Najważniejsza będzie kwestia tego, czy powinienem kogokolwiek uwalniać, kto mnie o to prosi, czy też nie. Co się dzieje tutaj? Jeszcze więcej umierających ludzi, tarzających się na ziemi z bólu? Chyba tak, oj chyba tak. Dobra, coś się tutaj gdzieś kryje. Proszek alchemików, nic poważnego. Klatki na ludzi tylko się tutaj znajdują. Tutaj coś, kolejne miejsce, które wygląda jak cela. Kolejne wspomnienia pozamykanych biedaków. Nie dość, że chorzy, to jeszcze ostatnie dni swojego życia spędzili w cierpieniu. No dobra, kurde, głowa mnie zaczyna boleć, nie podoba mi się to. Im dalej w las z tym odcinkiem, tym bardziej boli mnie głowa. Najgorzej. O, co my tam mamy? Kolejny glif, ale nie mam co tak aż bardzo oglądać wszystkiego tym kagankiem. Hopnijmy na górę w takim razie, podnieśmy to, co tutaj jest. Dziękuję bardzo. Jakieś listy? Nie, kolejne znaki wiedźmińskie. Czyżby Reynald był wiedźminem? No nie, wcale nie. Jak ty na to, Geralt, wpadłeś? Bez sensu. Reynald wiedźminem? Znaki szkoły wilka pewnie ktoś tutaj narysował dla zabawy. O, proszę, mamy tutaj jakieś alchemiczne stanowiska, co?
Dobra, zobaczmy najpierw kaganek. Może te duchy zaczną coś mówić w końcu. Czy będą tylko cierpieć? Oj, coś czuję. Nie wiem, czy oni tutaj szukali lekarstwa, czy może szukali sposobu, jak z... wiecie, nie zweponizować, tylko jak uzbroić tę zarazę, żeby wykorzystać ją dla siebie na przykład. Co też jest opcją. Podnieś. Testament zapomnianego kapłana. Kiedy czytałem o męczennikach, marzyłem, że będzie mi dane zostać jednym z nich. Czy jest coś piękniejszego niż oddać życie za wiarę? Teraz wiem, że tak, oddałbym całą tę świętość za kubek wody, który mógłbym podać temu chłopakowi konającemu pod ścianą. Potrafię umrzeć z myślą, że zostałem tutaj z własnej woli. Wiedziałem, co mnie czeka, jeśli będę opiekować się zarażonymi. Wiedziałem, że prędzej czy później sam padnę ofiarą czerwonej śmierci. Nie wiedziałem, że moi bracia będą przyczyną cierpienia ludzi, którymi się zająłem. Ojciec Edgar umęczył przywódców buntu i postanowił zamknąć kopalnię. Zapytałem, kto zajmie się chorymi. Odpowiedział, że i tak wszyscy niedługo umrą. Zostałem z nimi, żeby ulżyć im choćby w tych paru ostatnich dniach. Więc uwięził mnie tutaj razem z nimi. Teraz sam potrzebuję opieki. Słyszę ich męki, widzę, jak próbują się wydostać i nie potrafię im pomóc. Nie mam już sił. Modlę się o szybki koniec, bo na dobrą śmierć nie mogę już liczyć. Niech ktoś to przeczyta, niech wyjawi światu prawdę. Na nic więcej nie mogę mieć nadziei. No proszę, Kościół Wiecznego Ognia. Jak zwykle nie zawodzi nas wszystkich w tym, jakie skurwiele tam po prostu uczęszczają. I nim rządzą jednocześnie. Dobra, co my tutaj mamy? Czy znajdziemy jeszcze jakieś konkretne informacje, czy może tylko kolejne dupne skrzynie do przeszukania? Butelki wody i inne pierdoły. No chyba nic ciekawego. Tam dam radę przeskoczyć, ale szczerze, zanim spieprzę ten skok, to wolę sobie chyba... Czy ja mogę skakać jak sprintuję? Mogę, jak najbardziej, okej. Okay. Dobra, YOLO! Okej, okay. Sukces. Pierwszy z wielu sukcesów na mojej nadchodzącej drodze. Tutaj kolejne znaki. Dobra, no znaki prowadzą mnie przed siebie, więc idziemy przed siebie. A nie tam, gdzie nas kusił duch. Te kolejne cele z ludźmi, kościotrupy, co w nich? Stalowe płyty, zajebiście. Może się przydadzą do jakiejś zbroi.